Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 255. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z księgi Tobiasza, rozdział 13, wersety od 8 do 11, a później od 13 do 16a. Ja zaś wysławiam go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników ukazuję moc i wielkość jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed nim sprawiedliwie. Kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie. Uwielbiam Boga mego, a dusza moja króla nieba i będzie się radować z majestatu jego. Niech wszyscy mówią i wysławiają go w Jeruzalem. Jeruzalem, miasto święte. On ześle karę za czyny twych synów i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych. Wysławiaj Pana godnie i chwal króla wieków, aby znów odbudował twój namiot z radością. Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi. Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka, i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi do świętego twego imienia. Dary mają w swych rękach dla króla nieba. Całe pokolenia będą cię radowały, a imię wybranej przejdzie na pokolenia, na wieki. Przeklęci wszyscy, którzy twardo o tobie się wyrażą. Przeklęci niech będą wszyscy, którzy cię burzą i wywracają mury twoje, i ci wszyscy, którzy wieże twoje obalają i palą twoje domostwa. A błogosławieni niech będą na wieki ci wszyscy, którzy czczą ciebie. Wtedy idź i raduj się z powodu synów sprawiedliwych, bo wszyscy będą zgromadzeni i uwielbiać będą pana wieków. Szczęśliwi, którzy cię miłują, i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju. Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą wszystkimi plagami twymi, Ponieważ w tobie cieszyć się będą i oglądać wszelką radość Twoją na wieki. Duszo moja, uwielbiaj Pana Wielkiego Króla. W rozdziałach 7 VII i 8 księgi Jeremiasza, prorok krytykuje obłudne praktyki religijne i fałszywe zaufanie do świątyni, które nie prowadzą do prawdziwego nawrócenia. Teksty te ostrzegają przed skutkami grzechów. Taki jak niewierność i upadek moralny, oraz wzywają do szczerego i autentycznego oddania się Bogu, aby uniknąć nadchodzącej kary i zniszczenia. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego. Wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon panu. Tak mówi pan zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: Świątynia pańska, Świątynia pańska, Świątynia pańska. Albowiem, jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie. I jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, i jeżeli nie pójdziecie za cudzymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę Wam mieszkać na tym miejscu, na ziemi, którą dałem przodkom waszym od wieków po wieki. Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach. Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia, i mówicie: Oto jesteśmy bezpieczni. By móc nadal popełniać te wszystkie występki. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano Mojego imienia. Ja to dobrze widzę, wyrocznia Pana. Idźcie proszę do mojego przybytku w Shilo, gdzie dawniej obrałem mieszkanie dla mojego imienia, i patrzcie, co Mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu Izraela. A teraz, ponieważ popełniliście te występki, wyrocznia Pana, i mimo że mówiłem do Was nieustannie i niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście. Uczynię temu domowi, nad którym wzywano mojego imienia, a w którym Wy pokładacie ufność, i temu miejscu danemu Wam i Waszym przodkom to samo, co uczyniłem Silo. Odrzucę was sprzed mego oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima. Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie się za niego błagań, ani modłów, ani też nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień. A kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba, a nadto wylewają ofiary płynne dla cudzych bogów, by mnie obrażać. Czy mnie obrażają, wyrocznia Pana, czy raczej siebie samych na własną hańbę? Dlatego tak mówi Pan. Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce na ludzi i na zwierzęta na drzewa polne i na owoce ziemi płonie i nie zagaśnie. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: Dodawajcie wasze ofiary całopalne do waszych ofiar krwawych i spożywajcie mięso, bo nic nie powiedziałem ani nie nakazałem waszym przodkom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu. Co do ofiar całopalnych i krwawych, lecz dałem im tylko przykazanie. Słuchajcie głosu mojego, a będę Wam Bogiem, Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą Wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać, i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc. Obrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego, posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadstawiali uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie. Oznajmisz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I powiesz im: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana swego Boga i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust. Ostrzyż swe włosy i odrzuć je, i podnieś lament żałobny na wyżynach, ponieważ Pan odrzucił i odepchnął pokolenie, które zasłużyło na Jego gniew. Albowiem synowie Judy czynili nieprawość przed moimi oczami, wyrocznia pana. Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezcześcić. I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki, czego nie nakazałem i co nie przyszło mi nawet na myśl. Dlatego przyjdą dni, wyrocznia pana. Że nie będzie się już mówić o Tofet lub Dolinie ben Hinnom, lecz o Dolinie Mordu. W Tofet będą grzebać zmarłych z braku innego miejsca. Trupy tego narodu staną się pożywieniem podniebnych ptaków drapieżnych i dzikich zwierząt na ziemi, których nikt nie odpędzi. I sprawię, że znikną z miast judzkich i z ulic Jerozolimy. Głos wesela, głos radości. Oraz nawoływania oblubieńca i oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia. W owym czasie, wyrocznia Pana, wydobędą z ich grobów kości królów ludzkich, kości ich przywódców, kości proroków, kości mieszkańców Jerozolimy. I rozrzucą je przed słońcem, księżycem oraz przed całym wojskiem niebieskim których oni kochali, którym służyli, za którymi chodzili których szukali, którym oddawali pokłony. Nikt ich nie pozbiera ani nie pogrzebie, lecz staną się nawozem na powierzchni ziemi. Wszyscy pozostali będą wybierać raczej śmierć niż życie, ilu ich tylko zostanie z tego przewrotnego plemienia we wszystkich miejscach, po których ich rozproszę wyrocznia Pana zastępów. I powiedz im: Tak, mówi Pan. Czy nie powstaje ten, co upada? Albo czy nie zawraca ten, kto zabłądzi? Dlaczego więc buntuje się ten lud jerozolimski i trwa bez końca w odstępstwie? Trzyma się kurczowo kłamstwa i nie chce się nawrócić. Uważałem pilnie i słuchałem. Nie mówią, jak trzeba. Nikt nie żałuje swej przewrotności, mówiąc, co uczyniłem. Każdy biegnie dalej swoją drogą, niby koń cwałujący do bitwy. Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę. Synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu. Naród mój jednak nie zna prawa pańskiego. Jak możecie mówić, jesteśmy mądrzy i mamy prawo pańskie. Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pióropisarzy mędrcy będą zawstydzeni, zatrwożą się i zostaną pojmani. Istotnie odrzucili słowo pańskie, a mądrość na co im się przyda. Dlatego dam ich żony innym, ich pola zdobywcom, albowiem od najmniejszego do największego wszyscy są chciwi zysku. Od proroka do kapłana wszyscy hołdują kłamstwu. Powierzchownie opatrują rany córy mojego narodu, mówiąc: Pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. Wstydzić się powinni, że popełniali obrzydliwość, odrzucili jednak wszelki wstyd i nie potrafią się rumienić. Dlatego upadną wśród tych, którzy padać będą. Runą w czasie, gdy ich nawiedzę, mówi pan. Chciałem zebrać u nich żniwo wyrocznia pana. Nie ma winogron w winnicy, ani fig na figowcu, i liście zwiędły. Po co my siedzimy? Zgromadźcie się i chodźcie do miast warownych, aby tam zginąć, albowiem Pan, Bóg nasz, dopuszcza na nas zagładę i daje nam do picia wodę zatrutą, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Oczekujemy pokoju, ale nie ma nic dobrego czasu uleczenia. Ale oto przerażenie. Od dan daje się słyszeć parskanie ich koni, na odgłos rżenia ich rumaków drży cała ziemia. Przybywają, by pochłonąć kraj i jego zasoby, miasto i jego mieszkańców. Tak, bo wysyłam przeciw wam węże jadowite, których nie można zaklinać. Będą was kąsać, wyrocznia pana, i to bez możności uleczenia. Ogarnia mnie smutek, serce moje trawi niemoc. Ale słuchaj, krzyk córy mojego ludu z ziemi dalekiej. Czy nie ma Pana na Syjonie, czy nie ma tam Jego króla? Dlaczego mnie obrazili swymi posągami, marnymi bożkami cudzymi? Minęły żniwa, skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. Jestem złamany załamaniem się córy mojego ludu. Jestem okryty żałobą i ogarnęło mnie przerażenie. Czy nie ma już balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego więc nie zabliźnia się rana córy mojego ludu? Któż uczyni moją głowę źródłem wody, a oczy moje fontanną łez, bym mógł dniem i nocą opłakiwać zabitych córy mojego ludu? List do Tymoteusza, rozdział trzeci, zawiera wskazówki dotyczące kwalifikacji dla biskupów i diakonów. Paweł opisuje cechy charakteru i moralne wymogi, jakie powinni spełniać liderzy kościoła, takie jak nienaganność, umiejętność nauczania oraz właściwe zarządzanie rodziną. Wskazuje również, że diakoni powinni być godni zaufania, i prowadzić życie zgodne z wiarą, podkreślając znaczenie dobrego przykładu w kierowaniu wspólnotą. Nauka to godna wiary. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu. Mąż jednej żony trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania. Nieprzybierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłutliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może to być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, a się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie. Diakonami tak samo winni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnice wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również, godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Pisze ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, pisze, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom znalazł wiarę w świecie. Wzięty został w chwale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.